Witamy was po krótkiej przerwie. Pamiętacie o tym, żeby wywiesić na swoich oknach jakieś ładne flagi strajk kobiet, bądźmy solidarni i solidarne. A teraz wam przedstawiam moją siostrę, najpiękniejszą, dragową personę z House'u Viva la Diva, Tęcza. Cześć, Tęcza. Hej, hej, hej. Nie słyszałem. Nie, bo jest jakieś opóźnienie, jakieś jest na łączu. Tęcza, powiedz, co tam u ciebie, słuchajcie, jak tam działasz, albo jak tam przeżywasz ten lockdown kolejny i czy tęsknisz za klubami? Boże, strasznie za klubami. Ja teraz skupiam na moich studiach. Ale też drogowo coś robię? Planujemy wspólny projekt z Valerią, osobami, które poznałem teraz właśnie w klubach, jak jeszcze było w miarę wakacje, trochę te obostrzenia były mniejsze. I teraz planujemy nagrać razem, więc tak drogowo działam. Aha, a powiedz, Tęcza, jak w ogóle się stało twoje początki w ogóle z dragiem? Jak to się w ogóle zaczęło? Bo oczywiście nie ukrywam, jedną z takich alternatywnych performerów, które znam i należy do naszego house'u, którym razem jesteśmy, Viva la Diva. Powiedz mi, jak przyszedł ten pomysł, na, żeby powstała Tęcza? Ciężko mi w sumie powiedzieć, bo tak jakby... Pierwszy raz można powiedzieć, że w dragu Tęcza pojawiła się na zeszłorocznej Paradzie Równości, ale to była taka bardzo wczesna Tęcza, kiedy założyłam perukę i bez żadnego makijażu po prostu wyszłam. Ale to było takie pierwsze wyjście jakieś... Takie uświadomione, że to ma być faktycznie drag, z tym, że dla mnie zawsze ważne było jakieś takie wyrażanie swojej tożsamości i różnych emocji właśnie przez wizerunek, więc drag stał się takim bardzo naturalnym środkiem wyrazu dla mnie. A co cię na przykład zaskoczyło w takim właśnie w tym świecie dragowym, który poznałaś, i powiedz, czy się odnalazłaś w nim? To, co mnie zaskoczyło, i tak odnalazłam się w tym strasznie, to, co mnie zaskoczyło, to tak jakby to, jaką rodzinę tworzy ten świat tak naprawdę, że tak jakby takie niesamowite... Tak, to jest wyjątkowo. Coś nowego mówisz, bo to do tej pory były same dramy, a tutaj... Napierdalanie. A ty mówisz coś takiego pozytywnego, więc bardzo jestem dumna, że są takie pozytywne drag queens. Czy nie wiem, tak jakby... Ja jeszcze, przynajmniej tak mi się wydaje, nie mam jeszcze z nikim dramy, więc może to dlatego. Ale naprawdę ja w tym, tak jakby w tym świecie znalazłam mega dużo wsparcia i jakiejś przyjaźni też, i dla mnie to jest niesamowite. Tęcza, a miłości? Czy znalazłaś tam jakieś miłości? Zdefiniuj miłość. Miłość definiuje jako uczucie przynajmniej dwóch osób, które chcą razem spędzać czas, dzieląc się także swoją fizycznością. Nie, jeszcze mi się nie udało, niestety. A sądzisz, że bycie aktywką, performerką, taką jak ty jesteś, ułatwia czy utrudnia życie takie właśnie płciowe? Uprawia seks już w rajtuzach? Tak. Tak. Znaczy, wydaje mi się, że... Zatkało. Ciężko mi w sumie powiedzieć, bo tak jakby z jednej strony spotkałam się z czymś takim, że jednak taka... Że tak jakby ten drag jest w pewien sposób przez fetyszyzowany trochę. I z tym mi się też spotkałam, ale nie wiem. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, czy to pomaga, czy nie. Robisz dziurę na dupie? W moich... Ja już we wszystkich mam dziurę. No i wiadomo przynajmniej, bardzo dobrze. Nie trzeba robić nowej. Tęcza, a powiedz nam... mnie zastanawia trochę twój pseudonim. Znaczy, no oczywiście, skąd się wziął od słowa tęcza. Ale dlaczego tak? Bo tak jak patrzę dzisiaj na ciebie, to nie jesteś tęczowa, jesteś taka jednobarwna bardziej.
Znaczy pseudonim wziął się z tego, że mnie po prostu pewna grupa znajomych mnie już tak nazywała wcześniej. Tęcza, tęcza. W ogóle to jest śmieszne, bo tak jakby ta grupa znajomych nie ma nic wspólnego z żadnym queerowym światem, tak jakby to są głównie hetero osoby. Co jest dosyć śmieszne, że tam powstał mój pseudonim. Myślę, że ma taki znajomy. No a później jak się zastanawiałem nad tym właśnie, jak nazwać tą swoją personę. Coś mówicie? Nie, nie, mów, mów, to widzę sobą tylko. Będzie obgadujemy. Obgadujemy cię. Dobrze. Ludzie słyszą, ty nie. Okej. Jak nazwać tą personę, to tak jakby ten czas było bardzo naturalne przez to, że już tak mnie nazywali. I bardzo mi się też podoba ta gra słów, że ten czas jest... kobiecym słowem, ale przez ten, przez tą gramatyczną pomyłkę przez EN jest też ten, takie męskie. I myślę, że to mnie bardzo określa dobrze, bo ja nie staram się w żaden sposób wyglądać jak kobieta. To też fajne, bo też jakby też się fajnie określasz, bo to też jest rzadkie, bo przeważnie drag queens... Na przykład Charlotte próbuje wyglądać jak kobieta, ale jej nie wychodzi. Ale mówisz o tym, żebym dobrze zarabiała. Tak, bo ustaliłyśmy właśnie dzisiaj, że Charlotte, gdyby była prostytutką, to mogłaby śmiało brać tak za 400 za godzinę, gdyby była w dragu. Tak, i właśnie zastanawiałem się dzisiaj, że czy może bym nie została pracownicą seksualną. To z jednym z naszych wspólnych znajomych, które ostatnio kiedyś tutaj były, tak właśnie sobie rozmawiałam przedwczoraj, bo wczoraj, bo nie pamiętam, mi po prostu gadaliśmy, że może bym tak zaczęła zarabiać. Tęcza... To ja, nie, ja a propos tego zapytam. Dobra. Tęcza, no bo ty rozumiem, jeszcze jesteś jakby na początku tej drogi swojej jak dragowej i jeszcze pewno nie utrzymujesz się z tego, zakładam. Jakbyś mogła nam powiedzieć, co na co dzień robisz? Ja na co dzień studiuję, studiuję malarstwo. Wow. Utrzymują mnie rodzice jeszcze, przez to, że studiuję. No. To ja mam pytanie a propos malarstwa, bo to jest pytanie, które zadaję wszystkim osobom, które wiem, że zajmują się malarstwem. Czy namalujesz mnie jak jedną ze swoich paryskich dziwek? Bardzo chętnie. Będziesz pozować nago? Tak, bardzo bym chciała. Okej, okay, super. Ty, a ja widzę takie z winogronu, tak, ten taka caryca Cezar. Z winogrony chyba z martwym świniakiem, kurwa, całym upieczonym. Tęcza, a powiedz mi, jak rozpoczęłaś w ogóle swój drag, swój performance, powiedz, rozpoczęłaś i poznałyśmy ciebie głównie na imprezach związanych z pogłosem, bo jesteśmy fankami takich samych imprez. Powiedz mi, dlaczego akurat jakby swój drag jakby promowałaś bardzo w pogłosie, w takich alternatywnych miejscach, nie typowo LGBT? I co ci się spodobało w tych klubach? Bo to na Wixapol potrafiłaś przyjść przebrana. Na Wixapol chyba nie byłam przebrana. Mieliśmy iść, ale to chyba nie poszliśmy. My byliśmy na rejwach razem. Byliśmy na rejwie w Ujazdowskim na pewno. A to tak. Ja cię w ogóle pierwszy raz na żywo widziałam na jakimś rejwie w Pogłosie. Kupiłaś mi szota. No możliwe. Ty... Podrywałam. Ty dziwko, ty. Podrywasz młode drag queenki? Tak. Nie, jeszcze nie była drag queen. Aha, to jeszcze gorzej! A to było na rejwach, to wiesz, jakim ja byłam w stanie. No, domyślam się. Każdego, chodź ci szota, no. Jak rozumiem, rozumiem. Dlaczego pogłos? Znaczy mi się wydaje, że pogłos jest, jest bardzo queerowym miejscem, w sensie takim typem miejsca, które ja lubię, że ono jest... Namaszczone. Że ona jest bardzo otwarta właśnie na wszelką różnorodność, ale nie jest jednocześnie zamknięte też na inne środowiska, że to miejsce bardzo łączy różne środowiska. I dlatego ja na przykład kocham pogłos i kocham inne takie właśnie miejsca. Tak. A powiedz mi, jak już mówimy o pogłosie, powiedz, jak to się stało, że zaczęłaś tworzyć rodzinę taką dragową w chaosie Viva la Diva? Musiała. Oczywiście, bo jestem dumna z Tęczy i po prostu to jest jedna z najpiękniejszych postaci, jakie znam. Ja bym mogła ją tak na rękach nosić i przytulać. Nie wiem czemu, tak jakoś wyszło, bo jesteście cudowni. Bo są fajniejsze house'y, jakby co.
takie... House of Poison, House of Catharsis, House of Perfection. Poison? A co wymyśliła? O! Ale nie ma tam takich drag queens, jak, są, jak tworzymy my, bo u nas są bardzo wyjątkowe. Na przykład jest Fuck My Pussy. No, ja wiem, jakie u was są wyjątkowe. Takie, co na rave wychodzą. I o to chodzi. Tęcza, powiedz tam, kiedy teraz, wiadomo, że pandemia powoduje, że nie możemy cię zobaczyć na żywo. A kiedy cię gdzieś możemy zobaczyć występującą na martwo? Na martwo? W sensie nie na żywo, no. A pogrzeb mam zorganizować? W sensie, że nie na żywo. No ja będę przecież na waszym queerowym festiwalu występował. No zdradzamy, ale nie wiem, kiedy zdradzamy to... sekrety, bo nigdy tego się nie mówiłeś. O Boże, przepraszam. Ale rzeczywiście, słuchajcie, Tęcza będzie jedną z osób występujących na festiwalu, który dla was szykujemy, ale o nim opowiemy wam niedługo, myślę, że po weekendzie. Mówimy wam, że powstaje wirusowy queer festiwal na wzór Whatever, ale to o tym będziemy mówiły po weekendzie, bo w sobotę... No i Tęcza będzie, ale... Ja mogę. Nie wiem, czy mogę. No bo ja nie wiem, czy mogę to powiedzieć, ale. Bo chciałam powiedzieć, że Tęcza już zapowiedziała, że będzie miała wyjątkowy wygląd. Tak, że nie będzie się malowała. Ale nie mów, niech ona sama powie. Ja nie będę się malować. Bo ja się tak budzę, ja się nie maluję. I woke up like this. Nie, też tak mam. Tylko, że ja wyglądam gorzej trochę, jak się budzę. Tęcza, powiedz jeszcze taką jedną rzecz, czy taką, bo już musimy tak powoli kończyć. Czy masz jakąś radę na przykład dla twojej współlokatorki, którą kochasz? Co? A kto to jest współlokatorka? Jej współlokatorka to jest Rebeka Lin. A. Rozumiemy, też przekazujemy pozdrowienia tak. Rebece. Też tak myślimy. Kochamy Rebekę. My też kochamy. To mów za siebie. Powiedz mi, tylko tak jeszcze, powiedz mi, czy warto być po prostu taką drag queen, która nie wchodzi w mainstream po prostu swoim wyglądem? Czy wszystkie drag queen muszą wyglądać kobieco, być piękne, czy po prostu piękność zależy od tego, kogo my chcemy kreować same? Wydaje mi się, że zdecydowanie nie musi być taka typowo kobieca, tak jakby i w Polsce mamy bardzo dużo performerek, które nie wpisują się w ten taki właśnie mainstreamowy, szczególnie przez RuPaula promowany drag. I mam wrażenie, że u nas jest na to bardzo dużo przestrzeni. To brzmi, jakbyś nie za bardzo lubiła RuPaul. Boże, zdecydowanie nie. Co ci zrobiła ta osoba? Odczep się od niej. Ale bardzo dobrze, powiedz, bo jest bardzo mało drag queens, które właśnie potrafią powiedzieć o tym, że nie oglądają i nie lubią RuPaula właśnie za transfobię, za jej podejście konserwatywne do dragu. I bardzo się cieszę, że o tym powiedziałeś, bo mało drag queens o tym mówi w ogóle. Dla mnie jest po prostu żartem, że do tej pory pojawiali się tam właściwie tylko cis mężczyźni robiący drag, a jeżeli pojawiały się jakieś inaczej identyfikujące się osoby, to i tak były wszystko amaby i to pojawiały się głównie, żeby jakoś właściwie jakoś epizodycznie i tylko po to, żeby ludzie się nie czepiali, takie mam wrażenie przynajmniej. Myślę, że to masz rację w wielu tych rzeczach, to co mówisz, także to akurat prawda. No dobrze, Tęcza, słuchaj, jeszcze mam ostatnie pytanie, Charlotte, dasz radę, czy... Tęcza, powiedz, co byś powiedziała wszystkim ludziom, którzy tęsknią za imprezy, jak sobie radzić w tym lockdownie bez imprez? I po prostu, czy masz plany na Sylwestra? Na Sylwestra? Bo zaproszony na... Myślę, że... Prawdopodobnie... Chyba u mnie się pojawi, bo ja Tęczę zaprosiłam na Sylwestra z Rebeką. A na ten ciężki czas moja rada jest... Ja w momencie, kiedy nie ma klubu, wchodzę na aplikacje randkowe i piszę tam z ludźmi tak, jakbym rozmawiała na imprezie. Najebana na tym, no. I... Tak, dokładnie.
żeby mieć jakiś kontakt z obcymi ludźmi. A to dobra. To wiesz co, ja ci polecam jeszcze osobiście z mojego doświadczenia? Seks czaty. Seks czaty? Okej. Okay. Jestem na tak. Myślę, że to też jest dobre, ale wypróbuję. Polecam. Musimy kończyć. Charlotte, całuski wysyła jakieś, bo to... Tęcza, bardzo cię kocham. Pamiętam o tym, że jakbyś miała czas, to w sobotę możesz do mnie wpaść, to pojedziemy razem na nagrywanie. Bardzo tobie dziękuję, że się zgodziłaś. Pamiętacie, że będziecie tutaj tęczę lajkować na Instagramie małpa.ten.cza. Możecie też lajkować nas House Viva La Diva, którym jest tęcza. Wkrótce jakby więcej. Bardzo tobie dziękuję, kochana. Przytulam, wysyłam 1500 milionów całusków i bardzo tęsknię za tobie i dziękuję, że się zgodziłaś z nami porozmawiać.